Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu, tym razem z mikroekonomii, dokładnie z samych podstaw. Powiemy sobie, jak narysować wykres dosłownie podstawowej funkcji, jaką możemy mieć, którą możemy nazwać, że to jest funkcja popytu. Gdy ona ma taki zapis liniowy, jak tu widzimy, że x to jest ilość, p to jest cena i to jest zapis liniowy, to znaczy nie ma ani żadnych potęg, ani wykładników, wszystko jest w jak najprostszej formie, to w tym momencie, co możemy zrobić na polecenie przedstaw na wykresie krzywo popytu? No narysować, ale jak? Zaczynamy od tego, że jeżeli przyjmiemy, że popyt ma formę ilość, która zależy od ceny, dlaczego tak jest? No bo tutaj cena jaka będzie, taka będzie ilość z tej strony x. Więc najprościej narysować wykres, gdy założymy, że na przykład x jest 0. Co to nam daje? To, że jeżeli w to miejsce damy wartość 0, to 0 równa się 400 minus 8 razy p, czyli te 400 przechodzi na drugą stronę ze znakiem minus, czyli mamy minus 400 równa się minus 8p, czyli po podzieleniu przez obustronnie przez minus 8 mamy p równe 50. Co to nam daje? Za chwilę się okaże. Drugim elementem jest wyzerowanie, ile wynosi p. Czy powiedzmy wyzerowanie p, żeby wynosiło 0. Co to nam da? Jeżeli nasza funkcja popytu jeszcze raz wygląda tak jak przed chwilą i za p podstawimy do naszego wzoru 0, otrzymamy x równy 400 minus 8 razy 0. Co to nam da? Da nam dosłownie x równy 400. A więc mamy jakby dwa punkty, gdzie pierwsza współrzędna x jest wyzerowana, a druga ileś wynosi. I mamy drugi punkt, gdzie druga współrzędna jest wyzerowana, a pierwsza ma jakąś określoną wartość. Po co to robimy? Żeby narysować taki wykres, jak tu widzimy. Czyli na osi x-ów dosłownie zaznaczamy ilość, a na osi y-ów oznaczamy ją jako cenę p. I teraz te dwa punkty, te kropki, które są naniesione, biorą się stąd, że ten punkt tutaj ma współrzędną x równą 400, a współrzędną y-ową, czyli cena, mają 0. I to jest dosłownie ten punkt, który tutaj mamy zaznaczony. Punkt zapisany jako dwie współrzędne. Ile wynosi cena, że jest 0, a x jest równy w tym momencie 400. Więc to jest ten punkt. Drugi punkt na osi y ma współrzędną x-ową, czyli tutaj ilość 0, dosłownie w pion patrzymy, to jest 0, a cenę ma na poziomie 50, a więc to jest ten punkt oznaczony jako x 0, a p jest 50. I teraz ten punkt pierwszy łączymy z drugim punktem linią prostą i to będzie wykres funkcji popytu, ale generalnie jakiekolwiek możemy powiedzieć, to jest funkcja o nachyleniu ujemnym, liniowa, bo nie jest w żadnej formie pofalowany ani żadnego łuku. I co możemy tu powiedzieć? Po to wyzerowaliśmy na przykład jedną współrzędną, a potem drugą współrzędną, żeby otrzymać te dwa punkty krańcowe, które wystarczy połączyć ze sobą linią, żeby narysować wykres funkcji popytu. No bo jak wiemy, zarówno ilość popytu, jak i cena, za którą chcemy kupować, to są wartości nieujemne. A więc albo 0, albo równe ileś tam na plus, lub tak samo cena 0, albo ileś na plus. A więc wykres funkcji popytu musi się zawierać w pierwszej ćwiartce naszego układu współrzędnych. Jeżeli potrzebujecie się naturalnie ze mną skontaktować, to zapraszam do mailowania na zadania, projekty, @wp.pl, ewentualnie zapraszam do zajrzenia na moją stronę internetową, a sami jak najwięcej rozwiązujcie przykładów, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do przeglądania przygotowanych przeze mnie playlist, nie tylko z mikroekonomii i wszystkie jak najwięcej tych zadań, wszystkich możliwych rozwiązujcie, bo wtedy naprawdę nabieramy praktyki, zaczynamy rozumieć, co w ogóle liczymy. Pozdrawiam serdecznie.